Wstępne ustalenia mundurowych wskazują na to, że kierujący samochodem marki Audi podczas wyprzedzania kierującego maszyną do rekultywacji poboczy drogowych zjechał na lewą część jezdni i wtedy potrącił pieszego. Następnie pojazd marki Audi wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Niestety wspomniany 64-latek zginął na miejscu, natomiast mężczyzna w wieku około 30 lat o nieustalonej jak dotąd tożsamości, który kierował wspomnianym pojazdem osobowym, zbiegł w pobliski teren leśny. Kiedy tylko informacja o tragicznym zdarzeniu dotarła do komendy w Pawłkowicach, ogłoszony został alarm. Blisko 100 mundurowych, w tym nasi policjanci z Wrocławia, funkcjonariusze Straży Pożarnej czy polkowicy strażnicy miejscy zostali zaangażowani w przeszukiwanie pobliskiego do miejsca zdarzenia terenu leśnego. Policjanci wykonali również szereg czynności na drogach. Policyjni specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego na podstawie zebranych w tej sprawie informacji sporządzili portret pamięciowy sprawcy śmiertelnego wypadku. Jesteśmy w tej chwili na etapie czynności operacyjnych, o których szczegółach nie mogę Państwa bliżej informować. Mamy nadzieję, że nasze intensywne czynności, nasza bardzo zaangażowana praca przyniesie oczekiwane rezultaty i zatrzymanie odpowiedzialnego za to zdarzenie mężczyzny jest wyłącznie kwestią czasu. Ktoś dzwonił, zgłaszał się dokumenty, są jakieś sygnały? Na tą chwilę, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, trwają czynności operacyjne, nie możemy przybliżać ich szczegółów, sprawa jest w toku. Mundurowi proszą, aby każda osoba, która rozpoznaje prawdopodobnego sprawcę wypadku, skontaktowała się z Komendą Powiatową Policji w Polkowicach.